kochani, ja mam na imię Dorota i witam was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. Dzisiaj zapraszam was na ostatni tutorial halloweenowy i będzie to tutorial specjalny, bo z gościem specjalnym. Oto Marina, którą ci z was, którzy, szczególnie ci z was, którzy interesują się grami, mogą kojarzyć z, no bo Marina jest reporterką e-sportową, więc możecie ją kojarzyć z kanału Polsat Games. Telewizji Polsat Games, moi drodzy, pozdrawiam wszystkich fanów Doroty Freaks oraz również jakieś tam może moi się też znajdą, słuchajcie. My już raz miałyśmy okazję pracować i ja wam dawałam znać o live'ie, który był organizowany, to był taki charytatywny live, organizował go Nvidia, dobrze? Tak. 24-godzinny stream, który tam bodajże szpik kostny, Tak, DKMS chyba. DKMS, dokładnie. Tak, wspieraliśmy, także my tam też miałyśmy swój mały udział. Również robiłyśmy charakteryzację, również dobrze się bawiłyśmy. Była to wtedy Diana League of Legends, z tego co tak jest, tak to było. Wtedy udało się założyć soczewki, dzisiaj mamy ze sobą próbę, niestety się nie udało, ale i tak myślę, że będzie fajnie. Jak widzicie, mamy tutaj bardzo ciekawy kostium. Tak zidentyfikowałeś, że jest to kostium treserki zwierząt, tak? Tak. I właśnie w tym kierunku pójdziemy. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaczynamy malowanie. A zaczynam od zakrycia brwi Marinie, a tak właściwie jednej brwi, po tej stronie, po której będzie czacha. I jeśli macie wątpliwości, czy metoda na klej szkolny to jest metoda profesjonalna, to uspokoję was, że sama Vinyl, u której byłam ostatnio na warsztatach, używa tej metody, więc myślę, że nawet profesjonaliści nie mają się tutaj czego wstydzić i mogą śmiało jej używać. Zostając cały czas przy stronie właśnie tej trupiej, robię podkład z białej farby wodnej, którą aplikuję no prawie na całą twarz, ale omijam mniej więcej te miejsca, w których i tak będzie ciemno. Następnie kredką skrojona robię mniej więcej szkic. Patynuję trochę tę biel używając korektora w płynie, a następnie czarnym eyelinerem żelowym wypełniam oczodół. Następnie ten eyeliner jeszcze utrwalę brązowym i czarnym cieniem. Dodaję również brązowego po to, żeby nie był to po prostu tylko taki głęboki czarny dół. Brązami i szarościami konturuję jeszcze wszystkie te wklęsłe miejsca w czaszce. Dodam jeszcze czerni w tych miejscach, gdzie na styku górnej i dolnej szczęki no jest, po prostu są dziury. Podziałam jeszcze trochę bielą i brązami, żeby nadać właśnie trójwymiarowości i wielu wymiarów. No i przechodzę do lwa. Przy lwie inspirowałam się zdjęciem prawdziwego lwa, nie jakimś konkretnym makijażem, ale proporcje dopasowałam do proporcji ludzkiej twarzy. Używam również czarnego eyelinera, białej tłustej farby, no i wielu cieni w odcieniach brązu, pomarańczu, no i na nosek odrobinę tłustej farby w kolorze oczywiście różowym. Przy oczach postawiłam na ciemną górną powiekę z kreską wyciągniętą w kocie oko, żeby podkreślić naturalny kształt oczu Mariny, no i jednocześnie podbić to, że mamy do czynienia z kotem. Kreskę robię również na dole, przy samej linii rzęs, natomiast między tą kreską na linii rzęs i kreską, która jest, no jak widzicie, dosyć nisko pod okiem, tę przestrzeń wypełniam białym eyelinerem. Następnie sięgam po białą farbę wodną i później czarną farbę wodną i maluję wąsiki. Bardzo cienkie, takim zamaszystym ruchem, a przez to, że jedne są jasne, a drugie są ciemne, to doda też to takiej głębi i trójwymiarowości. Udało nam się, dobrnęłyśmy do końca, było bardzo sympatycznie, mam nadzieję, że z tego tutorialu co nieco zrozumiecie i będziecie wiedzieć, co się tam działo. Bo to będzie tutorial, tak? Tutorial. No to ja myślę, że Marina, ty powiedz, jak ci się podoba, jak ci się podobała w ogóle cała praca, no i jak ci się podoba efekt. Ha! Ja jestem zachwycona, ponieważ z jednej strony wyglądam jak trup i to taki całkiem sexy, a z drugiej strony jestem kotem. I bardzo też jestem zadowolona z tego, jak się nam udało wykorzystać peruki w dwóch kolorach i cylinder, który jakimś cudem się znalazł w moim garażu, także myślę, że wszystko
wszystko się ładnie skleiło. Tak, cylinder nie był zamierzony, ale wyszedł spontanicznie. Włosy również spontanicznie. Cukierek czy psikus? Marina jest w roli. Ja tymczasem zadam Wam pytanie właśnie dotyczące trochę dzisiejszej charakteryzacji. Mianowicie, jakich zwierząt najbardziej się boicie? Dokończone wszystko. Już ostatnie, wiesz...